Jak wiecie, zaczął się listopad, to czas przeróżnych promocji, przykładowo Black Friday, Cyber Monday czy przedświąteczne wyprzedaże. Każdy z nas będzie dokonywał zakupów w tym okresie, a dzięki gorącemu cashbackowi w Leti Shops będzie można kupić wszystko i jeszcze taniej. W tym okresie Leti Shops oferuje cashback aż do 50%. Warto codziennie sprawdzać Leti Shops, ponieważ można uporować podwyższony cashback. Pewnie domyślam się, że duża część z Was i tak będzie chciała sobie coś kupić za niedługo, więc przykładowo jeśli byście chcieli kupić PlayStation, to możecie aktywować sobie Leti Shops. Jak kupicie przez Leti Shops, no to macie cashback. Kupujecie sobie za ten cashback na przykład gierkę, bo można upolować cashback aż do 50%. No i dzięki Leti Shops możecie kupić wszystko, o czym marzycie, z rabatem do sklepu i podwyższonym kilkukrotnie cashbackiem. No siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda Porsche 911 GT3, które dołączyło do naszej kolekcji. Zobaczcie, tutaj przede mną jest M2. Oczywiście pojeździłem nią sobie na torze, tak jak zapowiadałem, było świetnie. Jeśli mam być z Wami szczery, no to nigdy jeszcze nie jeździłem tak po torze jak ostatnio. Muszę Wam powiedzieć, że trzeba ogarniać już, żeby tam różne przykładki robić na torze czy coś. Zobaczcie, jak ładnie jest. Pójdziemy sobie teraz zobaczyć do Porsche, jak tam akumulator, bo ogólnie podłączyłem wczoraj do ładowania, ponieważ padł z niewiadomych przyczyn, a jest to nowy akumulator. Mam wrażenie, że to przez to po prostu, że samochód go odłącza, przez to, że czujnik antyzderzeniowy, czy ten pouderzeniowy, jest oczywiście załączony, czy tam po prostu się włączył ze względu na to, że po prostu wybuchły poduchy i tak dalej. No i nie chcę odpalić samochód, będę musiał podjechać do speca z nim, żeby po prostu to wszystko ogarnął i żeby móc odpalić ten samochód i zacząć naprawę i żeby w ogóle zjechać tu z lawety. No, to teraz wezmę kluczyk i pójdziemy na halę. Ja wchodzę do środka, przede mną już jest Porsche. Muszę Wam powiedzieć, żebyście oglądali uważnie do końca, ponieważ mam dla Was kilka fajnych propozycji. Zobaczcie, jak to się prezentuje. No, jest kocur, nie? Wygląda świetnie to auto. Powiem Wam szczerze, mało tego. Ja może jakimś wielkim fanem tej marki nie jestem, jakimś wielkim fanem Porsche nie byłem nigdy, ale powiem Wam, że modele GT3 i GT3 RS uwodzą mnie totalnie. Im dłużej spoglądam na ten samochód, bardziej mi się podoba, naprawdę. Jest to samochód, który w serii jest idealny. Może poza normami, które narzuca Unia Europejska, czyli chodzi tutaj dokładnie o te wydeszki i o ich brzmienie, ale zostanie to zmienione, no to jest jedyny tak naprawdę minus tego samochodu, chociaż nawet nie wiem, jak to brzmi, ponieważ nie mogę tego odpalić przez to, że ten czujnik powypadkowy, pouderzeniowy się załączył, co nie, i trzeba wszystko ogarnąć po prostu, żeby to działało. Zacznę Wam może opowiadać zaraz, ale pierw jestem ciekaw, co z akumulatorem. Aha, super, dobra, podładował się, bo wcześniej było na wykrzykniku, wczoraj dokładnie. Teraz już jest akumulator ok, więc fajnie. Wczoraj próbowałem odpalić ten samochód po zmianie akumulatora, ale generalnie było tak, że słychać takie cyknięcie charakterystyczne właśnie dlatego, że po prostu ten czujnik pouderzeniowy działa. No i blokuje i nie chce odpalić, co nie? No i więc trzeba będzie to zawieźć do speca, tak jak Wam wcześniej wspominałem, i to ogarnąć. To ja może sobie to odłączę teraz. Zabiorę się za opowiadanie Wam o tym samochodzie i mam też dla Was w tym materiale kilka takich ciekawostek. Też parę rzeczy się dowiecie, także oglądajcie uważnie. Tak w ogóle, w tym samochodzie tylko od strony kierowcy są pasy takie 5-punktowe, to są chyba. Może zacznę Wam, skoro już mamy klapę bagażnika, czy tam maski, otwartą, pokażę Wam, jak wygląda tutaj bagażnik. Bagażnik, w ogóle dziwnie mi się mówi bagażnik, stojąc przed samochodem, ale słuchajcie, tak jest. No generalnie gdzieś tam długość między dnem a górą, no to jest mniej więcej jakoś pół metra. Bardzo duży, pojemny bagażnik w porównaniu do na przykład Huracana, który jest oczywiście tam.
No to powiem wam szczerze, że tutaj jest dużo większy ten bagażnik, więc fajnie w traskę czy coś. Został skonfigurowany ten samochód tak, że ma 90-litrowy zbiornik paliwa, co jest no niespotykane chyba w takich samochodach cywilnych, co nie? No to też nie jest taki do końca cywilny, bo jest, myślę, bardziej o torze, ale jednak ma tą homologację drogową i tak dalej, no nie? No to można powiedzieć, że cywilny. Jestem w szoku, że 90 litrów, jestem ciekaw, jak to będzie się tankować, swoją drogą też. Tak niespotykanie, no bo wlew dokładnie jest tutaj. Także będzie to bardzo, bardzo ciekawe podjechać sobie tak i sobie z przodu tankować. Jestem ciekaw mojego pierwszego tankowania tego samochodu. Powiem teraz, co w tym samochodzie jest do roboty, co zostało uszkodzone, no bo oczywiście nie jest to nowy samochód, znaczy nowy jest, bo to jest 2022 i tam zaledwie dotarty 3250 km przebiegu, ale chodzi mi o to po prostu, że jest powypadkowy. Bardziej po incydencie na torze, bo sądząc po tej konfiguracji tego samochodu, jak on został skonfigurowany i do czego służył, to wydaje mi się, że raczej na pewno był to traktor jakiegoś Niemca. Tak sądzę. Na początek został tutaj szlifnięty bok i błotnik, znaczy no błotnik tylny i przedni. Wnioskuję to po tym, że ktoś po prostu stracił przyczepność, prawdopodobnie wleciał w bandę. Możecie to zauważyć po tym, że na bandzie są takie charakterystyczne wyżłobienia na torze. Ciekaw jestem tylko na jakim torze, czy na przykład na Nürburgringu, czy na przykład na innym. Fajnie by było się kiedyś dowiedzieć. No to słuchajcie, tutaj takie właśnie charakterystyczne wysokości między tymi właśnie wytłoczeniami na bandzie. Właśnie tutaj przeszedł po bandzie. Tutaj drzwi na szczęście są całe. Troszkę słabe światło jest, ale no dobra, mam nadzieję, że coś zobaczycie. No i tu zobaczycie jeden, dwa i trzecia wgniotka od bandy. Hamulce są stalowe, no i troszkę zostały tutaj naruszone felgi, ale to bardzo prosta naprawa. Ja wiem osobiście, jak regenerować felgi, więc z tym to nie będzie problemu. Z tyłu zderzak. Nie pomalujesz farba, nie przy mnie, a malinią farbę. Tutaj taki elemencik też został leciutko porysowany, no i tutaj, ale to wszystko zostanie naprawione w taki sposób, że nie będzie po tym ani małego śladu. Błotnik już mam nowy, który wam za chwilę pokażę, a dobra, w sumie wam pokażę, jak wygląda. Tak wygląda błotnik aluminium. To jest ameliniowe! Amelinion! No, także spoko, tutaj zostały już oponki przygotowane, znaczy kółka do E36 do upalania na stacji, więc też możecie się za niedługo spodziewać materiału z tym oto samochodem. Bo będzie bardzo ciekawy, też słyszałem, że wiele z was osób jest zainteresowanym jakimś tam powem z upalania czy coś. Może jakieś tam wskazówki też słyszałem, że chcecie. No to pewnie, zrobimy coś takiego, nagram coś takiego, myślę, że też będzie to bardzo fajne dla was. Dalej uszkodzenia, o których wam powiem, no to są już w środku, ponieważ są to poduchy. Są to wywalone poduchy, tutaj. O, i tam pasażerowi kubełek wywalił poduchę i tutaj jeszcze też jest poducha wywalona tak samo analogicznie jak z tej strony. Zaraz przejdziemy do środka, ale jeszcze nie skończyłem wam opowiadać z zewnątrz. Mam jeszcze nadzieję, że te klamki się schowają, jak go uruchomimy i jak przejdziemy chwilę. Jak nie, no to trzeba będzie główkować, bo je po prostu podczas wypadku wywaliło, żeby było, nie wiem, łatwiej otworzyć chyba samochód czy coś. Zostały trzy rzeczy w sumie z takich dodatkowych wsadzone do tego samochodu, bo to jest wersja totalnie podstawowa. Został wsadzony tak, pakiet Club Sport składający się na fotele kubełkowe i na klatkę. Niestety pasy właśnie takie jak wam pokazywałem są tylko od strony kierowcy, bo są tak jakby dokupione z Porsche Motorsport, chyba wydaje mi się nawet. Został jeszcze tutaj dodany pakiet ten właśnie 90-litrowy zbiornika. No i jeszcze kolor jest ten dodatkowy, jego się tam chyba dopłaca 15 tysięcy złotych w polskim konfiguratorze. Jest to dodatkowy kolor, jest taki kolor specjalny, więc też fajnie. Lampy te zwykłe, LED-owe, nie są w Matrixie, nie ma ceramiki, to już wam mówiłem. Felgi w sumie spoko, szkoda tylko, że czarne, no bo nie będzie ich widać dokładnie, ale nie szkodzi. W ogóle jak na samochód, który został kupiony od kogoś, to można powiedzieć, że jest bardzo przyjemnie skonfigurowany. Tył wygląda tak, no te nalepki troszkę mi nie pasują, one zostaną zdjęte, no bo ten kolor totalnie nie pasuje do całego looku tego samochodu. Być może pójdę w białą naklejkę lub czarną, zobaczymy. I tutaj takie akcenty jeszcze Porsche z boku. Dajcie znać, czy je zostawić, czy je wywalić. Według mnie wyglądają całkiem nieźle. Tutaj też to bardzo fajnie wygląda. O, ta naklejka, ją na pewno zostawię. No i dach planuję okleić folią karbonową. Będzie to na pewno super wyglądać. W każdym moim samochodzie prawie tak jest. I wygląda to świetnie. To naprawdę wygląda jak prawdziwy karbon, więc też spoko. Dobra, przejdziemy do środka, bo tutaj dzieje się naprawdę dużo. Na pierwszy rzut oka możecie zauważyć wszędzie wykończenie skóry.
Porsche naprawdę bardzo się postarało, nie ma plastiku. Alcantara, skóra przeszyta niebieską nicią, bardzo fajnie. Fotele karbonowe oczywiście, pasy pięciopunktowe. No zobaczcie na to wykończenie, no tutaj macie skórę przeszyte nicią. Oczywiście znaczek GT3 RS wam się ukazuje. Wsiadamy do środka. Tutaj mam już dwie paczuszki, są to dwa elementy przedniego zderzaka. Jest to obrysówka, powiedzmy, i taka lampka przy zderzaku. To wam później pokażę, o co chodzi. No i słuchajcie, w środku siedzi się bardzo fajnie, bardzo komfortowo na pewno. Te kubełki są bardziej przyjemne do siedzenia niż w M4, gdzie tam te fotele gdzieś tam bardziej, po prostu bardziej dodają to jakby wyznaki, że są twardsze. Tutaj jest dość miękko, no i na pewno jest pozycja troszkę inna za kierownicą. Siedzi się tak bardziej na wprost, wiadomo, nie ma regulacji w końcu oparcia. Też to będzie na pewno wpływać na jazdę. Ciekawe jak w trasie się będzie jechać tak cały czas pionowo, bo ja sobie na przykład lubię troszeczkę leżeć jak jadę. No ale zobaczymy. Zobaczcie, tutaj też klatka, też taka ciekawostka, że można tutaj naprawdę schować sporo rzeczy do tyłu. Sami zobaczcie, jak tam, ile tam jest miejsca, bardzo dużo. Tylko największym problemem będzie wsadzenie tam tych rzeczy, ponieważ jednym miejscem, gdzie można wsadzić, to jest ten trójkąt tutaj. W sumie wygląda jak na kształt diamentu. Ale przez niego za dużo nie włożymy, no myślę, że same rzeczy jakbyśmy wkładali to spoko, może jakiś plecak maksymalnie, o tutaj może plecak jeszcze wejść dołem, ale torba wydaje mi się, że już by nie weszła. Tak samo ostatnio sobie myślałem, czy nie przyciemnić szyb tylnych w Porsche. Tylko tak, kto ci przyciemni te szyby z tyłu? Jak tam naprawdę nie da się zmieścić, to by trzeba było klatkę zdemontować, żeby tam wejść do środka i przyciemnić szyby od środka, więc grubo. Oczywiście dach tutaj Alcantara. Trzeba będzie zregenerować wszystkie te poduchy. No i w zasadzie trzeba będzie je odblokować, naprawić. Myślę, że blacharz sobie na spokojnie z tym poradzi, nie będzie z tym miał żadnych kłopotów. Naprawa jest dość prosta, jedynym minusem to jest praca na aluminium, ale powinien podołać. Tak samo później polakierujemy i okleimy folią PPF i zmienimy układ wydechowy i to będzie, myślę, że już wszystko z tym samochodem, bo naprawdę w Porsche nie ma co poprawiać. No, dystansów tutaj nie potrzeba, obniżać tego nie potrzeba oczywiście. A, właśnie, byłbym zapomniał. Lift jest, jest podnoszenie przedniej osi, takie samo jak w Lambo i w Ferrari, w takich w sumie superkarach. Jest to super ułatwienie, no i na pewno fajnie, że to jest, właśnie dlatego wspominałem, że jest fajnie skonfigurowany, ponieważ mamy tak, pakiet Club Sport, lift i właśnie ten 90-litrowy zbiornik. Wydaje mi się, że to są takie najważniejsze rzeczy w Porsche, które trzeba dołożyć i myślę, że wszystko wygląda chludnie i ładnie. Tutaj tak właśnie jest skonfigurowany, te zegary można w żółty włożyć również, tutaj to też, ale jest w porządku, wszystko, wszystko trzyma się kupy, że tak powiem. Pasy też są do wymiany tutaj z boku, ponieważ podczas wypadku się zatrzasnęły jedne jak i drugie, się zablokowały, no i po prostu trzeba je wymienić. Teraz wam opowiem o troszeczkę takich ciekawostkach, które tam się działy w ostatnim czasie. No to już zaraz wysiądę tylko i wam zacznę opowiadać. No a te elementy, o którym wam mówiłem, to jest to światełko tutaj oraz to tutaj, są już tam kupione. Rzeczy, której mi brakuje jeszcze, a mam zamówione w salonie, to jest lusterko pełne i pasy bezpieczeństwa. No, także to jest wszystko. Teraz sobie usiądę i wam troszeczkę popowiadam o rzeczach, które się działy w ostatnim czasie, bo działo się w sumie dość dużo. Pewnie wiecie, jeśli śledzicie Instagrama, dlatego zachęcam do obserwacji mojego Instagrama, bo tam oczywiście wszystko się dowiecie wcześniej i też dużo ciekawych rzeczy, mazek, podłoga, jak coś to wbijajcie tam. Na pewno nie będziecie narzekać na nudy. Staram się publikować ciekawe treści. Dobra, słuchajcie, usiądę sobie wygodnie i wam troszeczkę poopowiadam, przybliżę wam, co się dzieje w ostatnim czasie, przykładowo z M4. No to słuchajcie, M4 naprawiamy, tak jak mówiłem, bo każdy się normalnie pyta, co dalej z M4, co dalej. No słuchajcie, ona jest naprawiana, czekaliśmy na wycenę z ubezpieczalni. Także mam nadzieję, że rozwiałem takie wątpliwości. Mam nadzieję, że do końca listopada zostanie naprawiona, ale to wiemy, z ubezpieczalniami jest różnie. Czasami idzie to jak krew z nosa, po prostu będę to naprawiał w salonie też. Zobaczymy, jak to będzie szło. Mam nadzieję, że dość szybko to pójdzie i będzie za niedługo naprawiona. Mam dla was jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Słuchajcie, też mam do powiedzenia wam bardzo ciekawą rzecz, ponieważ prawdopodobnie w dzień, w którym oglądacie ten materiał, pojawił się bardzo ciekawy klip na drift stacji. Został nagrywany teledysk
teledysk dla Kaby i Michela. Był to teledysk o tematyce właśnie samochodów i tuningu. Także zachęcam was właśnie do obejrzenia sobie teledysku. Brałem w nim czynny udział, także mam nadzieję, że wam się podoba. Bawimy się! Czwóreczka właśnie też brała w nim udział jeszcze przed tym incydentem. Także mam nadzieję, że wam się podoba. Ogólnie tak jakby fajna pamiątka. Mam dla was też kolejny temat, mianowicie z tym oto samochodem, który stoi tutaj za mną. Temat jest taki, że jak wbijecie 5000 lajków, to zabiorę ten samochód właśnie w góry. I to nie będzie taka typowa przejażdżka w góry, bo zabiorę ten samochód w Wysokie Tatry. Pojeździmy sobie coś tam, poupalamy i przede wszystkim zrobimy masę fajnych zdjęć, które gdzieś tam wkleję wam tutaj, jak będę chciał, żeby to wyglądało. Oczywiście pojadę też na narty przy okazji i zapakujemy narty na szybę z tyłu. Kupię takie przystawki specjalne na narty i mam nadzieję, że też będzie to super wyglądać. Jeśli jesteście takim wypadem zainteresowani materiałem z tego oczywiście, no to walcie lajki, 5000 lajków i robimy to. Mam nadzieję też, że content, jaki tam robię, też wam się podoba i będzie go też coraz więcej, coraz ciekawsze materiały będą się pojawiać. A jak wam już tutaj mówię o ciekawych materiałach, muszę was zabrać kilka metrów dalej, ponieważ mam wam do pokazania bardzo fajną paczkę, która do mnie wczoraj przyszła. Jest to paka od... Może wam przybliżę. O, co to w ogóle jest za paczka? Poniku, pewnie już kojarzycie. Są to poszerzenia i cały pakiet zderzaków do E36. Już mam dogadane bardzo zajebiste felgi tego auta. Także za niedługo będziecie mogli się spodziewać materiału z tuningu E36 i potem będzie masa upalania, masa gruzowania na stacji przede wszystkim też. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, no to koniecznie musicie zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco i go nie przegapić przede wszystkim. No pewnie troszkę ten proces będzie trwał, tak myślę, 2 tygodnie. Będzie pewnie to body zakładane i wszystkie rzeczy robione, bo też planuję włożyć wahacze wreszcie od E46, ponieważ mam same adaptery. No i też tam mam camber, który powoduje większy kąt z przodu. Ale mam pewien problem z tym samochodem, ponieważ przy przekładkach tak do końca nie chce mi się kierownica odbijać, muszę jej dużo pomagać. To jest pierwszy problem. Też wydaje mi się, że to jest po prostu przez to, że jest duży skręt, aczkolwiek nie jestem pewien. Kierownicę też muszę zmienić, bo kurde, powiem wam szczerze, to jest 350. Sparko bardzo fajna, tylko że jest 350 i powiem wam szczerze, że jak się lata nią, to jest to troszeczkę uciążliwe, ponieważ no troszkę za mała jest tak 380 standardowej wielkości powinna lepiej dawać radę. Też kolejny temat mam dla was, będę składał z symulatora do driftu. Jeśli jesteście zainteresowani tym materiałem, z całym procesem właśnie instalacji, składania i grania, no to też piszcie w komentarzach, że chcecie zobaczyć materiał z tego symulatora do driftu. Też myślę, że dla wielu będzie to bardzo ciekawy temat. Jeśli chcecie zobaczyć Porsche w okolicznościach, gdzie jest bardzo dużo śniegu, jak sobie wtedy z tym radzi, oczywiście będę musiał kupić wtedy zimówki, no to tak samo dawajcie znać. M4 już została przetestowana na śniegu, wiemy, że daje radę. Oczywiście myślałem, że tył napęd tak przez pogłoski, jakie chodzą, nie daje rady w śniegu. Oczywiście powiem wam szczerze, że daje radę i to dość dużo, ponieważ ja tam wsadziłem opony 285 z tyłu zimowe. Generalnie w większości przypadków tam się jakieś węższe wkłada. Tak zawsze tam czytałem na forach, to zazwyczaj się wkłada węższe i podobno to lepiej działa. Ale ja założyłem szerokie i działało bez zarzutu, więc wydaje mi się, że chyba to nie ma żadnego wpływu, chociaż być może ma. Nie mi to jest oceniać, 285 dawało radę, więc spoko. Był tylko problem pod górkę troszkę niekiedy, no bo wiadomo, tył jest lżejszy. A tutaj tył jest cięższy, więc też jestem ciekaw, z czym to się będzie jadło, jeśli chodzi o Porsche i śnieg. Kolejna sprawa, którą mam dla was, to już wam mówię, co to jest. Słuchajcie, wydaje mi się, że to już wszystko o tym samochodzie. Takich ciekawszych rzeczy, no to mi się wydaje, że już powiedziałem wszystko. Generalnie domyślam się, że wiele z was oczywiście już dokładnie wie, co i jak z tym samochodem. A jeśli nie wiecie, no to sobie po prostu wygooglujcie. Są jakieś przeróżne pewnie opinie już i recenzje o tym samochodzie. Także ja nie będę was już więcej przynudzać. Pokazałem wam, jak wygląda ten samochód, co zostało uszkodzone i co będzie zrobione. No i fajną mam propozycję właśnie na ten 5 koła lajków, żeby zabrać je w góry. I tak jak już wcześniej pokazywałem, zrobić jakieś takie fotki i różne rzeczy sobie nagrać i porobić zdjęcia. Myślę, wydaje, że jak tutaj siądą narty, będzie to na 100% wyglądało turbo mocno. Siądzie to ten BM4, dawała radę, jak wiecie, tam pokażę wam fotki, jak sobie radziła. Tam było normalnie śniegu prawie po kolana i ona normalnie jechała, co nie? A tam prześwitu jest jakieś 8-10 cm niecałe.
Ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, taki w sumie bardziej informacyjny, co jak. To tyle, ja się z wami żegnam, siema, widzimy się w kolejnych materiałach, elo.